Cześć wszystkim. Są takie testy, które po prostu trzeba zrobić. Są też takie, na które czeka się tygodniami. I to jest właśnie jeden z nich. Cupra Formentor, bo o nim oczywiście mowa, to model marki, która powstała, czy w zasadzie została wydzielona przez Seata w 2018 roku, czyli względnie niedawno. Jest to pierwszy i nadal jedyny model, który został stworzony specjalnie dla czy przez tę markę. Nie ma po prostu odpowiednika w Seacie. Cupra to oczywiście marka, która zdecydowanie kojarzy się ze sportem. Ja w dzisiejszym teście postaram się przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy Cupra Formentor to jest samochód tylko i wyłącznie dla osób, które szukają hardkorowego, szybkiego, sportowego samochodu, mimo że wyższego, czy ma on jednak szersze zastosowanie i powinna się nim zainteresować większa grupa klientów. Także, jeśli jesteście ciekawi, zapraszam na test. I na początek informacja, która w pewien sposób odpowie nam na to postawione przeze mnie na początku pytanie, bo może to być też coś, o czym z pewnością nie wszyscy wiedzą. Sam na początku założyłem, że jeśli powstała Cupra, no to te samochody będą się zaczynały, powiedzmy, nie wiem, 250 plus, 300 czy 350 koni. Takie miałem założenie w głowie. A wcale tak nie jest. I moim zdaniem bardzo dobrze. Ale do konkretów. Ja do testu otrzymałem Formentora o mocy 245 koni. Jest to hybryda typu plug-in. Ale gama silnikowa tego modelu rozpoczyna się od silnika 1.5 TSI o mocy 150 koni. On występuje i z manualem, i z automatem, oczywiście z DSG. Mamy wersję 190-konną, mamy 245 koni, ale zwykłą benzynę bez hybrydy plug-ina. Mamy wreszcie 310 koni, no i na końcu 390. Ja oczywiście tych wszystkich wersji dzisiaj nie będę omawiał, skupię się na tej, którą otrzymałem do testu, ale zacząłem od tego, abyście mieli świadomość, że chcąc mieć Cuprę, wcale nie musicie zakładać głowy, że to będzie hardkorowy, 300-konny samochód i być może z założenia tę markę odrzucacie. Także na początek nie robimy tego błędu. No ale czas przejść do egzemplarza, który otrzymałem do testu. Tak jak powiedziałem, hybryda typu plug-in, 245 koni. Zespół napędowy tworzy z jednej strony spalinowe TSI, 1.4 TSI o mocy 150 koni oraz silnik elektryczny o mocy 115 koni. Co ważne, sam silnik spalinowy dysponuje momentem 250 Nm. Wraz z silnikiem elektrycznym taki zespół dysponuje momentem na poziomie 400 Nm, a to pewne wrażenie już może zrobić. Z ważnych rzeczy, które mamy na papierze, zostało nam jeszcze to, jak szybko i do jakiej prędkości ten samochód umie się rozpędzić. Otóż od zera do utraty prawa jazdy minie równe 7 sekund, a rozpędzimy się do 210 km na godzinę. I formalności mamy za sobą. Teraz do tego, jak żyje się z Formentorem, jak się tym jeździ i ogólnie dla kogo jest to samochód. Chociaż ja muszę zacząć od wyglądu. To może być w pewien sposób powiązane z tym, jak żyje się z Formentorem. I powiem Wam tak. Ja czasem staram się wskazać jakieś rzeczy, na które warto wydać dodatkowe pieniądze, na co nie warto. Mówię o dodatkowym wyposażeniu. I raczej rzadko zdarza mi się mówić o samym kolorze. A od tego ja muszę tutaj rozpocząć. To jest kolor, który jest drogi. On kosztuje prawie 10 tysięcy złotych. Ten mat, który właśnie widzicie na zdjęciach. Ale jak przyjechałem do parku prasowego, stało kilka Formentorów. Były to różne kolory, czarny, biały. Ten samochód wrażenie robi oczywiście w każdej kolorystyce, ale ten matowy kolor to jest po prostu mistrzostwo świata i okolic. Ja się w tym zakochałem. Miałem wielką nadzieję, że dostanę właśnie taki do testu. To się na szczęście spełniło. I powiem Wam, że gdybym sam konfigurował dla siebie Formentora, to ja od tego bym zaczął i w ogóle nie byłoby żadnej dyskusji. Przewspaniały kolor, na żywo jeszcze fajniejszy niż na zdjęciach. Wow. Ogólnie cała bryła, tu jest tyle smaczków. Na przykład maska. Nie wiem, czy Wy to teraz widzicie, pewnie nie, ale z pozycji kierowcy. Te przełamania, które tutaj są, ona jest w ogóle szeroka, długa. To też może być ważny argument, ja to też parę razy mówiłem dla pewnej grupy osób. Ale właśnie te, przede wszystkim te pofalowania, że tak powiem, nad tylnym nadkolem. Zobaczcie, jak to wygląda. Dla mnie to jest coś fantastycznego. No oczywiście największą robotę robią tutaj światła, zarówno z przodu, te dzienne LEDy, tak samo z tyłu, listwa przez cały samochód. Ogólnie moim zdaniem jest to, jeśli nie najładniejszy
crossover, no tak go chyba musimy nazwać, bo raczej nie SUV. Czyli jeśli nie najładniejszy crossover, to na pewno jeden z najładniejszych. Chociaż nie wiem, czy najładniejszy to jest dobre słowo. Ja bym raczej użył stwierdzenia najbardziej charakterny. To chyba by pasowało lepiej. Ja na ten samochód patrzeć uwielbiam. Rzadko tyle mówię o wyglądzie, ale tutaj się to zdecydowanie należy. No i pytanie, jak się takim samochodem jeździ? Na pewno na początek pierwszą rzecz zaznaczę taką, że to zdecydowanie nie jest samochód dla każdego. No ale pytanie, jak się tym jeździ, jak się z tym żyje na co dzień? Formentor, mimo tego, że jest crossoverem, czyli jest to klasa samochodów, za którą ja zdecydowanie nie przepadam, ja tego nie ukrywam, mówiłem o tym wiele razy, to przez to, że ten samochód prowadzi się w taki sposób, w jaki się prowadzi, czyli bardziej nastawiony na sport, na fajne wchodzenie w zakręty, na precyzję, na to, żeby nie przechylać się za bardzo na każdym zakręcie, zdecydowanie jestem w stanie powiedzieć, że tym samochodem mnie, czyli osobie nieprzepadającym ogólnie za takimi samochodami, jeździ się bardzo przyjemnie. Ten samochód, mimo tego, że stworzyła go marka nastawiona na sport, prowadzi się bardzo prosto, bardzo neutralnie i pod takim względem jest to zdecydowanie auto dla każdego. Chociaż z pewnością trzeba zaznaczyć, że jako samochód autem dla każdego już na pewno nie jest. I teraz pytanie, czemu? Otóż głównym kompromisem, nawet rzekłbym, że jedynym, no, może powiedzmy prawie jedynym kompromisem, jest sztywność zawieszenia. Jeśli szukacie komfortowego samochodu dla rodziny, który będzie wyższy, ale nastawiony właśnie na komfort, no to nie tędy droga. Ja jestem osobą, która bardzo lubi sztywne zawieszenia, bo dzięki temu samochód się oczywiście lepiej prowadzi. Jestem w stanie pójść na pewne kompromisy. Zawieszenie Formentora jest zdecydowanie sztywne, twarde. Odczujecie to najbardziej na jakichś poprzecznych nierównościach. I to jest zdecydowanie rzecz, którą musicie sprawdzić. Nie róbcie tego błędu, że przejedziecie po jakiejś dobrej drodze w koło salonu i stwierdzicie, nie, jest super, biorę. Pojedźcie na jakąś nierówną drogę, posłuchajcie, jak tutaj jest, jak to zawieszenie pracuje głośno. Mówię oczywiście o nierównościach drogi. I twardo, więc sprawdźcie to najlepiej, nie wiem, z żoną, z dzieckiem, aby tutaj nie było jakiegoś rozczarowania. Jeśli jednak jesteście w stanie to zaakceptować, no to teraz przejdźmy dalej. Miejsce we wnętrzu. Z przodu oczywiście nie ma tematu, tu zawsze będzie wygodnie, ale z tyłu. Ja jak zobaczyłem Formentora na początku, to myślałem, że jest to zdecydowanie większy samochód niż ten, którym okazał się, gdy do niego wsiadłem, czy w zasadzie, gdy do niego podszedłem. Moje pierwsze słowa to było, wow, on jest jakiś nieduży, czy to na pewno nie jest Leon. No w sumie jest to podniesiony Leon, ale tak jak mówię, myślałem, że jest to większe auto i bałem się, że okaże się tak samo we wnętrzu, że będzie mi ciasno. Zupełnie tak nie jest. Zobaczcie, ile ja mam miejsca na nogi. Ja mam 182 cm, siedzę tutaj sam za sobą. Miejsca na nogi mam od groma, no i to samo nad głową, co może być nawet większym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że mam tutaj panoramiczny dach, co często tę przestrzeń ogranicza w bardzo dużym stopniu. Tutaj zdecydowanie jest pełen luz. Troszeczkę większy problem może być z bagażnikiem, a przynajmniej w wersji plug-in, którą jadę. Takie wersje oczywiście zawsze zabierają trochę przestrzeni bagażowej. Tutaj skończyło się to na tym, że bagażnik to 345 litrów. I powiem tak, ja zdziwiłem się, jak dużo rzeczy zmieściło się do tego bagażnika. Oczywiście te dodatkowe litry przeważnie giną pod podłogą bagażnika. Tutaj jak sobie ją podniesiemy, to oczywiście nie schowamy już nic więcej. Także to jest drugi aspekt po sztywności zawieszenia, który musicie sprawdzić, jeśli szukacie tego samochodu jako auto dla rodziny. Tak więc zwracam Wam uwagę na ten drugi aspekt. Wnętrze, a w zasadzie materiały są na może nie najwyższym, ale całkiem w porządku poziomie. To wszystko jest miękkie. Sam design mi się na przykład bardzo podoba. To jest kwestia gustu, nie będę w to za bardzo wchodził, ale na pewno powiem o jednej rzeczy, o której mówię zawsze. Wiecie na pewno, jeśli oglądacie moje testy, że ja zawsze mówię, że podstawowe rzeczy, takie jak na przykład klimatyzacja, powinno obsługiwać się przyciskami, pokrętłami. No to szukamy przycisku, pokrętła czy czegokolwiek. Zero. Nie dwa, trzy, zero. Jak na przykład zrobić tutaj chłodniej albo cieplej? No to oczywiście możemy zrobić to z poziomu systemu multimedialnego, ale najszybciej będzie nacisnąć ten przycisk. Spójrzcie, mamy cieplej, 21,5, wracamy na 20. Możemy to zrobić też dużo szybciej, przeciągając w prawo, w lewo. Jest to oczywiście system znany już z innych modeli z grupy Volkswagena. Delikatnym problemem jest to, że to miejsce nie jest podświetlane w nocy, także raczej korzystamy wtedy z tych przycisków. No ale ja zawsze o tym wspominam. Ja tego nie lubię, zdecydowanie wolałbym przyciski, których tutaj mamy okrągłe zero. Ale są dwa przyciski, które ja bardzo polubiłem. No bo skoro powiedziałem, że nie ma przycisków, no to pytanie, jak ten samochód w ogóle uruchomić? Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Znaczy, nie ma nic do uruchomienia samochodu. Gdzie jest zatem ten przycisk? Tu.
I to jest genialna rzecz, bo macie poczucie, jakbyście siedzieli w bolidzie Formuły 1, takie niby nic, a naprawdę robi robotę, czyli po prawo mamy przycisk do uruchomienia silnika, po lewej stronie przycisk Cupra, który przełącza nam samochód na tryb sportowy, czy właśnie bardziej Cupra, bo mamy tutaj też tryb sport. Nie będę się nad tym rozwodził, bo to nie jest samochód do jazdy po torze. Oczywiście troszkę inaczej będzie pracowała skrzynia, będzie mieli większą rekuperację. Samochód będzie, powiedzmy, bardziej sportowy, ale to nie jest żaden hardkorowy samochód, aby na tym jakoś szczególnie się tutaj skupiać, więc tego robił nie będę. Muszę natomiast powiedzieć kilka słów o całym systemie plug-in. Ja wiem, że bardzo wielu z Was, bardzo wielu, pewnie większość, nie przepada za elektrykami, nie przepada za pluginami z jednego prostego względu. Do takich samochodów trzeba dopłacić 30, 40, 50 tysięcy złotych niż do takiego samego auta, ale już bez takiej hybrydy. I ja powiem Wam tak. Jakiś czas temu również miałem takie podejście. Tylko my od pewnego czasu, no już ponad rok, mamy w rodzinie właśnie plugina, jest to GLA. I z takich praktycznych wniosków. To jest samochód, który ma 245 koni. Nasze GLA też ma ponad 200. Używając takiego samochodu w większości na dojazd do pracy, gdzieś tam do, nie wiem, szkoły, przedszkola, na zakupy, jesteście w stanie, no czy my jesteśmy w stanie, zatankować go w miesiącu raz, za 150 zł. Cała reszta to jest jazda na prądzie. Podjeżdżamy do pracy, samochód się ładuje, jesteśmy w stanie wtedy wrócić do domu, wrócić znowu do pracy, cały czas jadąc na prądzie. Jak wygląda tutaj sytuacja? Bateria dysponuje pojemnością 13 kWh. Z domowego gniazdka naładujecie ją w jakieś 5 do 6 godzin. Producent zapewnia, że po jej uzupełnieniu do pełna powinniśmy przejechać ponad 50 km. Ja bym raczej powiedział, że będzie to bliżej 35, może 40, no ale wiadomo, gorąco, klimatyzacja i tak dalej, więc będzie to raczej te 35, ale to już jest dystans, który większość z nas pokonuje właśnie dziennie, dojeżdżając do pracy, wracając z pracy. Także nie chcę się tutaj zagłębiać w temat hybrydy plug-ina, bo nie na to czas, ale na pewno dla pewnej grupy osób, która ma możliwość codziennie się podładować, to może być całkiem ciekawe rozwiązanie. Problemem jest oczywiście cena, ale o tym na końcu. Po rozładowaniu baterii moje spalanie w mieście wyniosło około 8 litrów. Krótka i dość wolna trasa było to około 6 litrów, ale szerzej o spalaniu za bardzo wypowiedzieć się nie mogę, bo tym razem nie udało mi się pokonać jakiegoś większego dystansu, także mam nadzieję, przyjdzie jeszcze na to okazja. Chcę Wam jeszcze pokazać coś ciekawego. Ten samochód po przełączeniu na sport, czy powiedzmy na Cupra, wydaje z siebie dźwięk. A może źle powiedziałem. Wy słyszycie dźwięk. To oczywiście nie jest dźwięk z wydechu. Ciężko mi go będzie teraz zaprezentować, ale może za chwilę się postaram. To jest oczywiście sztuczny dźwięk generowany przez samochód. Nie z głośników, ale nadal jest to dźwięk sztuczny. I jestem przekonany, że będą dwie grupy. Pierwsza, taka bardziej ortodoksyjna, powie, że to jest w ogóle wstyd, tragedia, jak można coś takiego robić. Jeśli samochód nie burczy, to nie burczy i nie róbmy tego w ten sposób. Ale będzie też druga grupa, która być może powie, że to brzmi całkiem fajnie. Ja nie chcę tutaj zabierać zdania. Nie wiem, spróbuję Wam może to troszkę teraz pokazać. Posłuchajcie. No szybciej nie mogę, ale powiem Wam tak. Jeśli nie będziecie myśleć, że to jest sztuczne, nie powinno się tak robić i tak dalej, to może to być coś, co doda Wam trochę wrażeń sportowych w takim samochodzie. Ciężko mi określić ten dźwięk. Ja bym powiedział, że to jest takie trochę połączenie, nie wiem, boksera z V8-ką. Coś dziwnego, ale ważne, że to można wyłączyć, bo na przykład jak jedziecie w trasie, to jest do niczego niepotrzebne. Ale na pewno taka rzecz, która może tych pewnych sportowych wrażeń, czy sportowych wrażeń więcej dostarczyć. A, i tu jeszcze jest jedna rzecz, która mi się fajnie podoba. Tutaj brawa dla tłumacza. Jak wciśniecie sobie ten przycisk, to pierwsza opcja to asystenty. Nieźle. No ale dobra, do podsumowania. Przeważnie zadaję w tym momencie pytanie, ile to kosztuje. Bardzo ważne pytanie. Tutaj jest delikatny problem, ponieważ wchodząc na stronę Cupry na 2022 rok, hybryda plug-in zniknęła z cennika, bo zwyczajnie w tym momencie nie da się jej zamówić, czy może można zamówić, ale nie odbierze się jej w tym roku. Ten samochód, którym jadę, katalogowo wyceniany był na 215 tysięcy złotych. Po pewnym doposażeniu, powiedzmy, będzie to ponad 230. Ale co najważniejsze, ceny Cupry Formentora startują od niecałych 128 tysięcy złotych. A to już nie brzmi tak źle. To będzie oczywiście wersja z manualną skrzynią, wersja 150-konna, ale 190-konna wersja, która jestem przekonany, że większości użytkowników zdecydowanie wystarczy, to wydatek na poziomie 155 tysięcy złotych. I to też nie brzmi źle dzisiaj. I teraz biorąc pod uwagę,
to, co powiedziałem, że przy pewnych ustępstwach, a może przy zaakceptowaniu sztywnego zawieszenia i troszkę mniejszego bagażnika, to jest samochód, który może być samochodem codziennym, samochodem dla rodziny, to ja uważam, że po pierwsze, tych samochodów jest zdecydowanie za mało na ulicy. Po drugie, ja kupując... Wiem, że mi jest łatwo wydać Wasze pieniądze. Powiedzieć, nie kupuj Skody Karoq, tylko dodaj tam 20-30 tysięcy, to w sumie nie jest tak dużo i kup sobie Formentora, zobacz, co będziesz miał. Wiem, łatwo jest mnie wydać Waszą kasę, bo to jest niby tam 20, ale trzeba je wydać. Ale nadal twierdzę, ten samochód jest nieporównywalnie lepszy, ciekawszy, fajniejszy po prostu dla kierowcy niż auta właśnie typu Karoq czy inne samochody, inne crossovery w takiej klasie. Spójrzcie na niego. To samo za kierownicą. Zdecydowanie lepsze wrażenia z jazdy. Ogólnie swój test chciałbym zakończyć tym, że Cupra to nie są samochody tylko i wyłącznie dla fanów hardkorowych, sportowych samochodów. To jest auto dla zdecydowanie szerszej grupy klientów. Na pewno nie dla każdego, ale jeśli szukasz fajnego, charakternego crossovera, masz rodzinę, zdecydowanie nie skreślaj Cupry z orbity swoich zainteresowań. To jest naprawdę fantastyczne, bardzo warte uwagi auto. Dajcie znać, co Wy sądzicie o Formentorze. Jestem tego bardzo ciekawy. Czekam na Wasze komentarze. Standardowo przypomnę Wam też o subskrypcji i kliknięciu tego słynnego dzwoneczka, abyście nie przegapili kolejnych testów, bo pewnie pojawią się kolejne Cupry. Także z mojej strony na dzisiaj byłoby to już wszystko. Trzymajcie się. Cześć!